Ocet biały, oprócz skutecznego usuwania plam i brudu, ocet biały jest łagodny dla tkanin i naturalnie je zmiękcza. Dzięki czemu możesz trzymać się z dala od pełnych związków chemicznych płynów do zmiękczania tkanin. Pomaga on też wybielić tkaniny. Sposób użycia: dodaj 1/2 szklanki destylowanego octu białego do pralki oprócz detergentu, którego zazwyczaj używasz, i włącz ten sam cykl prania, co zawsze. Jeżeli twoje ubrania mają plamy dookoła szyi, pod pachami, czy w innych okolicach i chciałabyś wybielić te okolice, wetrzyj odrobinę octu białego na zabrudzone miejsca i pozostaw na około godzinę, zanim wstawisz pranie. Soda oczyszczona. Jest to produkt o wielu zaletach. Soda oczyszczona jest naprawdę tania, ma zdolność głębokiego penetrowania tkanin. Pomaga je wybielić, ponadto usuwa z nich plamy i zmiękcza je. Sposób użycia: dodaj 1/2 szklanki sody oczyszczonej do pralki oprócz detergentu, którego zazwyczaj używasz, i pierz tak, jak zawsze. Na głębokie plamy, zastosuj sodę oczyszczoną zmieszaną z odrobiną cytryny bezpośrednio na zabrudzone miejsca. Pamiętaj, aby zawsze oddzielać białe pranie od kolorowego. Woda utleniona. Woda utleniona nadaje się wprost doskonale do dbania o białe części garderoby, gdyż pomaga je wybielić, nie zawierając przy tym wybielacza. Sposób użycia: dodaj 1/2 szklanki 3% wody utlenionej do detergentu, którego zwykle używasz do prania. Możesz zastosować płyn również bezpośrednio na plamy. Sok z cytryny. Sok z cytryny jest produktem naturalnie cierpkim o właściwościach ściągających, który głęboko wyczyści włókna tkanin, pomoże je wybielić, usuwając przy tym zabrudzenia i pozostawiając ubrania świeże i białe. Sposób użycia: napełnij garnek wodą i wrzuć kilka plastrów cytryny, doprowadź do wrzenia, a potem zamocz ubrania w wodzie cytrynowej na godzinę przed praniem. Innym dobrym pomysłem jest przygotować mieszankę mydła, łyżki stołowej soli i soku z 2 cytryn. Namocz ubrania w tym roztworze, potem wypłucz i wysusz na słońcu. Mleko. Zaskakujące, ale ten składnik może być użyty w dbaniu o ubrania, pomagając utrzymać ich biel. Użycie mleka zaleca się zwłaszcza dla delikatnych tkanin bawełnianych. Sposób użycia: włóż ubranie do miski z mlekiem i pozwól nasiąknąć przez kilka godzin, następnie wypierz tak jak zawsze. Jak wybielić ubrania i utrzymać je białe? Białe ubrania wymagają od nas szczególnej troski, by móc utrzymać je w dobrym stanie, a biel pozostawała niezmiennie i jasna. Jeżeli bardzo lubisz nosić białe ubrania, uważnie przeczytaj poniższe wskazówki, chcąc wybielić ubrania, zwłaszcza wykonane z poliestru lub bawełny poliestrowej, staraj się unikać chemicznych wybielaczy. Mogą one wywołać reakcję chemiczną między poliestrem a wybielaczem, która spowoduje zarzucenie tkaniny. Jeśli jest mętna, może się to przyczyniać do żółtawego odcienia twoich tkanin. Zwracaj uwagę na wodę, w jakiej pierzesz swoje ubrania. Gdy pierzesz białe ubrania, możesz dodać odrobinę rozpuszczonego w wodzie boraksu. Jest to minerał czyszczący, znany także jako tynkal. Nie poplami on twoich ubrań. Aby unikać plamienia białych ubrań, upewnij się, że nie aplikujesz na nie perfum, dezodoranty lub innych produkty, które mogłyby wejść w kontakt z tkaniną, mogą plamić. Zazwyczaj będzie to bowiem powodować powstawanie żółtawych plam na ubraniach. Staraj się suszyć białe ubrania na słońcu, gdyż promieniowanie UV pomaga wybielić ubrania i utrzymać ich jasny odcień.